Jest mi niezmiernie miło powitać Adama z drużyny Śląska Wrocław. Na szczęście udało nam się dopiąć tę umowę w ostatniej chwili, wiadomo, że dzisiaj się kończy okienko transferowe, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się pozyskać tak wybitnego zawodnika. Podpisujemy kontrakt z Adamem na półtora roku, do 2014 roku, z opcją przedłużenia na kolejne dwa lata. Bardziej cieszę się z tego, że teraz będę się mógł zająć treningami i grą, a nie myśleć o tym wszystkim, co dzieje się w klubie Polonii przez ostatni rok, a naprawdę było dużo zawirowań i gdzieś te sprawy sportowe zawsze gdzieś tam znikały z tymi sprawami organizacyjnymi. No i cieszę się też, że trafiłem do aktualnego mistrza Polski. Chciałbym dodać też, że nie wszystko było złe w Polonii, bo tak trafiłem do mistrza Polski dzięki tej ostatniej rundzie. Także jestem bardzo szczęśliwy, no i mam nadzieję tutaj, że też wywalczę sobie miejsce, no i dam coś tej drużynie. Że to ja to muszę pokazać, że zasługuję i pokazać to, że jestem potrzebny tutaj. Ja tam tu mam wszystkie warunki, tak jak już powiedziałem wcześniej, że w Polonii zawsze te sprawy ostatnio sportowe wchodziły trochę na drugi plan przy tym wszystkim, co się działo w klubie. Także tu mi niczego nie brakuje, to jest baza treningowa. Także teraz wszystko w moich rękach i nogach. Mam okres przygotowawczy, oprócz tego tygodnia, gdzie wtedy tam w kilka osób wyjechaliśmy. Trenowałem drużyną ostatni tydzień tak samo, przygotowywałem się do tego meczu, który jutro Polonia gra. Przez te 7 dni, co wyjechaliśmy do Polski, mieliśmy indywidualny program od trenera, także cały czas byłem w treningu, no i jestem przygotowany do rundy. Myślę, że to, żeby walczyć sobie miejsce w składzie, no i wszyscy tutaj wiedzą o tym, że Śląsk jest mistrzem Polski i też walczy o to mistrzostwo w tym roku, tym bardziej, że już tam Legia już mówili, że już będzie mistrzem, a tak naprawdę po tym pierwszym meczu w tej rundzie wiadomo, że tu w tabeli jeszcze dużo się namieszcza i na pewno Śląsk ma taką drużynę, że można o to mistrzostwo spokojnie powalczyć. Nie, no mi się wydaje, że zawsze zawodnik musi pokazać na boisku to, że zasługuje tutaj i musi się sprzedać na boisku. Tam słowa zawsze się nauczyłem, że w Polonii różne słowa padały od prezesa, tak naprawdę liczą się czyny. Także będę chciał sobie na boisku pokazać to, że jakimś sobie zasługuje tutaj na miejsce.